Witam ponownie, Maciej Wójcik, WG Kosakowo. Jesteśmy po trzecim locie. O, następny dochodzi, jest prawie 470 gołębi. No niestety wiatr, jak to u nas często bywa, zaczyna hulać i to bardzo mocno, czyli gołębie muszą się tu przyzwyczaić do tej pogody. Tu gołębie, które nie dadzą sobie rady. No niestety, no u nas tak bywa. To jest latanie tu nad morzem, czyli tutaj praktycznie te wiatry dość mocno nieraz nam tu komplikują sprawę. 400, prawie 70 gołębi dało radę, czyli myślę, że część jeszcze dobije. Już widać po niektórych gołębiach, że dostały dzisiaj troszeczkę, choć mówię, musiały pracować, bo widzę to zaraz po tym luźniejszym kale. O, jest następny. Ten akurat się czuje na pewno bardzo dobrze. Mocny gołąb. Widać, czyli czekamy na resztę. Następny lot będzie planowany, koszowanie w niedzielę, na poniedziałek, z 70 km. Chyba, że będzie ładna pogoda, to zaraz zrobimy pierwszy konkurs w poniedziałek na stówkę, bo mówię, niepotrzebnie na tych krótkich lotach te gołębie no, giną. A zastanawiam się bardzo nad tym, czy w przyszłości robić takie loty krótkie, 5, tam 15 km, 3 km. Nie wiem, czy to ma sens, czy zaraz nie wywozić na 30, tak jak się kiedyś to robiło. Przyzwyczaić się tylko do kabiny, jedno wypuszczenie blisko, a później już praktycznie dłuższe loty. Ale to zdecydujemy na następny sezon, bo w tym sezonie już tych lotów odbyły 4. Do usłyszenia. Dobry lot. Mucha coraz bardziej. O, chyba tam będzie następny. Nie. Poleciał dalej. O, a tam nasz koleżka codziennie nas tu odwiedza. Dzisiaj przy takim wietrze to chyba też nie będzie miał tutaj żadnych łowów. Wczoraj zaatakował gołębie bardzo mocno. No już teraz będzie nas odwiedzał. Będzie nas odwiedzał, bo te młode z gniazda powychodziły też. O, on tam się szykuje do sąsiada. Tak, tam do sąsiada się szykuje. Patroluje nisko. Chyba zaraz tutaj się też tam pokaże. Tutaj obcy gołąbek biały, bo niestety nasz biały tu zginął. A to jest obcy gołąbek. Nie, no poszła gdzieś, całe szczęście. Dzisiaj jej tu może nie będzie. Od 3 dni przychodzi i tu nam psuje. Nie, tam jest. No tam jest, mówię, czeka na sąsiada. Jeszcze raz, do usłyszenia. Dobry lot.